Agata Sfornowska, zapraszam na 14-dniową prognozę pogody. Ostatni tydzień lutego rozpoczniemy pod znakiem słonecznej pogody i dość wysokiej, jak na tę porę roku, temperatury powietrza. Na początku tygodnia w Małopolsce przy niemal bezchmurnym niebie termometry mogą wskazywać nawet około 10 stopni. Na pozostałym obszarze kraju będzie tylko o kilka stopni chłodniej. Niestety już w poniedziałek z zachodu zacznie wolno przemieszczać się front atmosferyczny wraz z niezbyt dokuczliwym deszczem. Nie spowoduje to jednak istotnego ochłodzenia. W kolejnych dniach czeka nas zmienna pogoda, a parasole szczególnie przydadzą się mieszkańcom województw wschodnich. Od piątku znad Europy Zachodniej nad Polskę zacznie nasuwać się kolejny deszczowy front atmosferyczny. Niestety za tym frontem napłynie już nieco chłodniejsze atlantyckie powietrze. W kolejny weekend wspomniany front popsuje pogodę głównie wzdłuż wschodniej granicy kraju. Tam w sobotę i w niedzielę rano prognozowane są opady deszczu ze śniegiem, a nawet mokrego śniegu. Dla odmiany najpogodniej będzie w województwach zachodnich. Na tym obszarze słoneczną pogodę przyniesie wyż atlantycki. W weekend nasze termometry wskażą najwyżej 6-7 stopni, a nad ranem można się jeszcze spodziewać kilkustopniowego mrozu. Pierwsze dni marca jak na razie zapowiadają się optymistycznie. W tym czasie pogodą w Polsce będzie sterował wyż znad Europy Zachodniej. W naszym kraju można więc spodziewać się słonecznej pogody, a jeśli już słabo popada, to głównie na krańcach wschodnich. W pierwszym tygodniu marca coraz silniej operujące słońce będzie podgrzewało nam powietrze do nawet 7-9 stopni. Jak widać, coraz cieplejsze dni sygnalizują nadchodzącą wiosnę. Ta nowa pora roku nadejdzie już za niecały miesiąc, bo 20 marca o godzinie 23:45.